Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry. Cześć, Mando. O, nawet masz głośniejszą ścieżkę, muszę głośniej mówić. Cześć, Jerry. Piąteczka. Jesteśmy na Pyrkonie. Znowu udało nam się wejść. Co prawda dzisiaj nie w środku, a sobie przycupnęliśmy na zewnątrz, bo może trochę ciszej i będzie ten podcast troszeczkę bardziej lepszy jakościowo. No i też się tak przygotowaliśmy, żeby na tym Pyrkonie się spotkać i znów nagrać coś o Gwiezdnych Wojnach. Nie będzie to manga, ale będzie to komiks konkretny, wyjątkowy, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o Ukrytym Imperium. Ukryte Imperium, czyli trzeci tom trylogii, dużych eventów, finał serii, która przecinała się przez wszystkie serie, zamknięcie historii Kiry i Szkarłatnego Świtu. I ten komiks składa się z 5 zeszytów, on nie jest długi. Dwa słowa o twórcach? No, dwa słowa dosłownie, bo scenariusz to jest ponownie Charles Soule, który jest architektem tak naprawdę całego tego projektu, a za rysunki odpowiada Stephen Cummings, czyli twórca, którego widzieliśmy przy okazji poprzedniego tomu. I on w zasadzie, z tego co widziałem, to w Gwiezdnych Wojnach rysował jeszcze tylko Ahsoka, a tak ponadto to jakieś pojedyncze zeszyty, więc no, niespecjalnie jakieś bogate portfolio ma. A jeżeli chodzi o sam komiks, to też tylko warto wspomnieć, że ten event jest trochę inny od tych wcześniejszych tomów, bo w zasadzie on zahacza tylko o Łowców Nagród i o Doktor Afrę. Czyli wypadają dwie serie tak naprawdę, które tradycyjnie no, się przecinały, teraz mamy tylko dwie połączone z Ukrytym Imperium. W sensie te dwa tomy, które jeden już chyba wyszedł w Polsce z naszego punktu widzenia, Afra, drugi nie, one nawet nie mają takiego tytułu już. Mhm, bo dokładnie. Wcześniej te serie poboczne, które przecinały się z tym teoretycznie crossoverem, te tomy, które się przecinały, miały taki sam tytuł jak dany event. Tutaj to są już zupełnie inne tytuły, ale no oficjalnie one się jakoś tam niby tną z tym. Aczkolwiek patrząc na serię od początku, no to tak naprawdę tylko Wojna Łowców Nagród, czyli ten pierwszy tom, faktycznie przecinał się, przedstawiał pewne wydarzenie, które w czterech seriach, w czterech tomach było pokazane z różnych punktów widzenia, dobudowywało jakieś tam historie, no i wpasowywało się w aktualną historię tych serii. Potem to tak naprawdę zrobiła się taka historia, która idzie sobie równolegle i jest nie przecina się, za bardzo no, się Szkarłatny nie wiąże. Świt tak naprawdę ale, jest łącznikiem, znaczy, nie tylko. Tutaj nie czytaliśmy jeszcze tych tomów, więc nie wiadomo jak one się połączą. Bardzo możliwe, że trochę się połączą. Ale nawet sam start w tym tomie to jest takie wprowadzenie. Kira opowiada tam o Ukryte Imperium, o już Imperator nas wie i musimy teraz szybko finalizować plan i mamy kilka kadrów, które pokazują nawet rzeczy, które nie są z tych tomów, które są teoretycznie w tym crossoverze, tylko są z tych, które omawialiśmy ostatnio. Bo mamy kadrę z Vadera, gdzie on mierzy się z tą super tajną, silną, nową bronią Gwiazda Śmierci 3.0 i mamy kadr z Gwiezdnych Wojen z rodziną, która ucieka z drugiej Gwiazdy Śmierci. Więc to już jest taki po prostu event, który dzieje się równolegle z wszystkim. Dokładnie tak, dokładnie tak. No a jeśli chodzi o rysunki, to mnie się one podobają. One, to jest jak zawsze, to jest taki Marvel, ale są bardzo estetyczne, bardzo ładne. Może nie ma jakichś wielkich rzeczy zapadających w pamięć, ale na przykład jak cała flota Szkarłatnego Świtu dociera na ostateczną bitwę, to wygląda fajnie. Jak oni startują, to też wygląda ładnie. Jest w miarę różnorodny, chociaż to jest bardzo szybka historia. Ona się dzieje bardzo krótko i w biegu i ją można by zamknąć w pigułce, ale jednak mamy kilka planet, mamy trochę zabawy kolorami, bo tutaj będzie taki artefakt stary sitowski, który jest w takim różu. Mamy cały zeszyt na plaży i tam jest kadr, to już dosłownie jak z jakiejś pocztówki nadmorskiej. Mamy potem taką pewną bazę, stację kosmiczną, która jest cała w roślinności wszelakiej, więc to wygląda to ładnie, ale same rysunki, postaci, to jak to jest rysowane, ja bym mógł takie Gwiezdne Wojny czytać cały czas.
Tak, no rysunki, to tak jak powiedziałeś, to jest ten marvelowski standard, ale robią robotę właśnie swoją różnorodnością, też są dobrze pokolorowane. No, to jest dobrze poprowadzony wizualnie komiks, chociaż szybki, bo w sumie to, co ty mówisz właśnie, że on jest szybki, to ja trochę będę miał do tego aspektu uwagi, nie? Że właśnie ta podróż tutaj z Kirą finałowa, no ona trochę wydaje mi się nazbyt pośpieszna, no ale to jest problem scenariusza ewentualnie, a nie tych kwestii wizualnych, bo wydaje mi się, że tutaj Cummings sobie dobrze poradził. Tym bardziej, że no też to, że tego jest szybko, to, że to się wszystko dzieje szybko, że tego jest dużo, no to mamy dużo i bitwy kosmiczne, i pojedynki na miecze, i dużo różnego rodzaju zamieszania, więc on się sprawdza tak naprawdę i w tych takich bardziej statycznych, i właśnie w tych intensywnych kadrach, w intensywnych sekwencjach, także dla mnie rysunki też na plus. Mm-hmm. Fabularnie. W teorii można by to nawet czytać autonomicznie, chociaż nie polecam absolutnie, ale dałoby radę, ponieważ zaczynamy od pewnego punktu, do którego wprowadza nas Kira. Tak naprawdę główny ten MacGuffin, ten artefakt, który tutaj jest osią fabuły, to jest dopiero wprowadzone chyba. Ja sobie nie przypominam, żeby to się wcześniej pojawiało. A jeśli coś do niego nawiązuje, to tak naprawdę nam o tym mówią, więc to nie jest problem. Cały ten tom, tak jak i wcześniejsze, jest w formie nagrania archiwistki, która opowiada całą tę historię jakiejś dwójce zakapturzonych postaci. Do końca nie wiemy, kim oni są. W samym finale się dowiadujemy. No i tak każdy zeszyt zaczyna się i ewentualnie kończy takim kadrem albo taką stroną. Szkarłatny Świt został ujawniony. Imperator i Vader wiedzą o Kirze, wiedzą o Szkarłatnym Świcie. I tak naprawdę no, zaczynają bardzo szybko, potęga i wpływy tej organizacji upadają, bo Imperator informuje wszystkich przedstawicieli wielkich syndykatów przestępczych, dlaczego wcześniej walczyli, kto za to odpowiada. I Kira traci wpływy, traci fundusze i tak naprawdę mamy pokazaną szybko egzekucję jej wielu agentów, bo wiemy, że ona zinfiltrowała wszystko w zasadzie i tutaj mamy egzekucję, zarówno Vader dokonuje takich egzekucji, jak i oddział Inferno się pojawia na jednym kadrze, co też jest w sumie fajne. No i też na samym początku mamy wyjaśnione, że ona jako, że musiała teraz działać szybko, to nakazała agentom, żeby zrobili szum. I tak, to się wyjaśnia trochę to, o czym gadaliśmy w Gwiezdnych Wojnach, tak? Bo tam był ten wątek na drugiej Gwieździe Śmierci i tam trochę żeśmy dywagowali właśnie, jakby co spowodowało, że nagle ta rodzina atakuje, no to tutaj mamy wyjaśnienie właśnie tej sytuacji, no bo to jest ten sygnał do ataku, generujcie chaos jak tylko możecie i czasem, zresztą to tak jak tutaj na tych kadrach, o których wspomniałeś, widać, to są rzeczy jakieś małe, drobne, a czasem no to są jakieś grubsze akcje, jeżeli jeszcze, nie wiem, środki na to pozwalają Szkarłatnemu Świtowi. No tak, bo mamy też kadry z Łowców Nagród, więc to pewnie poznamy w kolejnym tomie, ale w sumie tak jak mówisz, ten tom Star Wars, który nie był Droga do Zwycięstwa, piąty tom, który nie był częścią żadnego eventu, tak naprawdę mógłby być równie dobrze, mógłby się nazywać Ukryte Imperium. Totalnie, bo ta pierwsza część bardziej się wiąże z Ukrytym Imperium niż wszystkie tomy Szkarłatnego Świtu ze Szkarłatnych Rządów, ze Szkarłatnymi Rządami, bo tu zarówno no, i ten punkt wyjścia i tak naprawdę finał, no bo to, że Kira przegra, to wiemy. Ale tutaj bohaterowie mówią, że Kira tak naprawdę wygrała ostatecznie, bo dzięki jej działaniom rebelianci dowiedzieli się o istnieniu Gwiazdy Śmierci, więc tutaj cała klamra to są wydarzenia trochę z tamtego komiksu, który dokładnie nie był częścią żadnego eventu, nie? No i tutaj dowiadujemy się na początku, że Kira jest w posiadaniu pewnego artefaktu, nazywa się on Klatka Fermata. I to jest jakiś wielki, potężny, sitański artefakt, który działa na takiej zasadzie, że jeśli uda się go otworzyć, a potrzeba do tego wielu rzeczy, po pierwsze użytkowników ciemnej strony, z których ona nie ma, bo ma tylko rycerzy Ren, którzy są tam szeptem w ciemnej stronie. Po drugie, no jeżeli nie ma ciemnej strony, to ta klatka pochłania życie w koło.
O czym chyba w sumie archiwistka początkowo nawet nie wiedziała, bo tak, tak. Jak otwierają klatkę po raz pierwszy, no to okazuje się, że niemalże cała ekipa, która bierze w tym udział, czyli archiwistka, rycerze Ren i Kofon Farus, która tutaj nagle się też podłącza do tej głównej ekipy związanej z artefaktem, no to niemalże tracą życie przy tej okazji. No i klatka działa tak, że można zatrzymać użytkownika ciemnej strony w czasie. Tak jakby go zamknąć w takiej bańce i no i on jest, dla niego czas się zatrzymuje w tym momencie. On jest uwięziony na wieki, na tysiąclecia, do momentu, aż ktoś tego pewnie nie otworzy. No i taki jest tutaj ten ostateczny plan Kiry. Imperator już o niej wie. Ona no, wygląda na totalnie już przegraną. Imperator ma w zasadzie już tutaj odgwizduje zwycięstwo. A tak naprawdę ona trochę wodzi go za nos, bo każda próba otwarcia tej klatki no jest wyczuwalna przez użytkowników ciemnej strony, czyli w tym przypadku Vadera i Sidiousa. I oni no, za każdym razem, gdy ona próbuje to otworzyć, oni ją jakoś namierzają i no, wszystko prowadzi do ostatecznej konfrontacji, ale jak się okazuje, taki plan Kiry, żeby ich tam ściągnąć i w tym zamknąć. A do tego jeszcze chcę tak naprawdę, żeby się właśnie zaczęli bać, bo to też jest w sumie ciekawy wątek, ciekawy motyw, że ona w zasadzie wykorzystuje ten artefakt też trochę z jednej strony jako wabik, ale z drugiej strony jako coś, co może stanowić dla nich zagrożenie, bo ona im jasno sugeruje, że w klatce ktoś jest zamknięty. No i dla tutaj naszej dwójki Mrocznych Lordów, no to jest coś niepokojącego, no bo jak tutaj Palpatine w którymś momencie nawet mówi, że to jest jedna, jedyna zasada Sithów, czyli zasada dwóch. I w tym momencie, jeżeli faktycznie okazałoby się, że w klatce jest zamknięty jakiś Sith, no to trzeba by tę sytuację w ten czy w inny sposób rozwiązać i wyeliminować z równania tutaj jedną zmienną. Tak jest. No i tak naprawdę zaczyna się pogoń. Kira i jej ludzie umierają, są wysyłani na bitwy przegrane i tak przebiegamy przez ten tom. Kira pozoruje swoją śmierć i przez jakiś czas nasi źli nie wiedzą, że ona nadal jest w grze. Ona rozgrywa ostatnie karty, próbuje uruchomić ostatnie pionki, a równolegle archiwistka i Kofon Farus próbują otworzyć klatkę. No i wszystko to prowadzi nas do bardzo fajnej lokacji. Ty mi o tym pisałeś, ja o tym zapomniałem i dzisiaj czytając ten komiks zrobiłem duże wow. Już chciałem robić zdjęcie i wam wysyłać, ale przypomniało mi się, że przecież już takie zdjęcie widziałem. Bo trafiamy na Amaksjańską Stację Kosmiczną, czyli lokację znaną z Wielkiej Republiki, tak. Drugiej książki z pierwszej fazy, pierwszej młodzieżówki. Tam rozgrywała się prawie cała akcja tej książki, czyli taką planetę roślinną. No tam walczyliśmy z Drengirami, ale to już jest temat zamknięty. Otoczoną takimi pierścieniami i tam tak naprawdę rozgrywa się cały finał tej trylogii, tego eventu. I wyskakują ludzie z kapelusza. I pojawiają się bohaterowie, których się nie spodziewamy. I wszyscy walczą na różnych frontach. No i dochodzi tak naprawdę do zakończenia, które no, wiedzieliśmy, że musi nastąpić. I nie wiem, czy chcesz bardziej szczegółowo o tym, co powiedziałem, czy już... Znaczy, wiesz co, ja bym chyba przeszedł do tych poszczególnych wątków i ja jednak do finału też bym chciał w którymś momencie przejść, więc to możemy zostawić na koniec, żeby spoilerowo tutaj nie zaczynać tak naprawdę. Ja ci powiem tak, że po pierwsze podoba mi się cały czas ten wątek archiwistki, która opowiada tę historię. To w ogóle jest fajnie prowadzone, tak, bo dokładnie. Ona na przykład pierwszy zeszyt się kończy, jak ona mówi do swoich ludzi, taki był plan, a na dole małe... mówi, to nie był plan. Tak, tak, to jest właśnie urocze, bo tu mamy takie zabiegi w kilku momentach w całym tym tomie, gdzie archiwistka pewne rzeczy albo komentuje niejako właśnie te wydarzenia z przeszłości, albo odwrotnie. To Kira zdaje się komentować słowa archiwistki i to jest bardzo fajny patent i też do tego przejdę na koniec spoilerowo, ale podoba mi się w sumie jak to jest spuentowane. W tym sensie całe domknięcie tej historii, ale to do tego wrócę. Aha. I teraz tak, to co dla mnie tutaj działa i co powoduje, że naprawdę przyjemnie się przez ten tom płynie,
to, że pomimo tego, że Szkarłatny Świt i sama Kira są faktycznie no, prawie że przydeptani, tu nawet pada takie sformułowanie, że mogli być niczym ten robaczek, którym się nikt nie przejmował, ale w którymś momencie po prostu but opadł i mają przerąbane, to Kira zdaje się być postacią, która to przewidziała w pewien sposób, jakby była przygotowana na porażkę, miała świadomość tego, że nie jest w stanie po prostu, nie wiem, podnieść ręki na Imperium i liczyć na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. No i tutaj widzimy po prostu, jak ona wykorzystuje te różne zasoby, albo wykorzystuje asy, które w rękawie ma, żeby szale zwycięstwa przechylić na swoją stronę. No i to się dobrze czyta, w tym sensie, że też nie wiem, czy tak to odbierałaś, ale czuć tutaj mocną segmentację na te poszczególne zeszyty, gdzie jednak każdy zeszyt to jest trochę inna historia, trochę inny wątek, nie? Gdzie mamy właśnie najpierw atak na ten bazę, na Vermiliona, czyli na statek główny Kiry i pierwszą próbę otwarcia klatki, później mamy wątek związany właśnie z taką grą w kotka i myszkę z Imperatorem, później mamy sieroty walczące z Vaderem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli to każdy zeszyt serwuje nam jakiś tam fragment tej historii. No, biorąc pod uwagę, że to było przecinane zeszytami innych serii, to jest w sumie, no tak wcześniej też było, Szkarłatne Rządy też były mocno pocięte na segmenty. Tak, tak, ale tutaj jakby czuć tę segmentowość, ale przez to, że to są fragmenty dosyć takie posuwające nam akcję do przodu, to ja tu nie miałem problemu z tym, nie? W sensie nie czuć, że to jest jakoś sztucznie, tylko po prostu no, mamy właśnie różne opowieści w ramach tego głównego wątku. I to jest jedna rzecz fajna. I druga rzecz, która mi się bardzo podoba, to to, że właśnie te asy w rękawie no, na mnie działały. W tym sensie, że naprawdę tutaj te rzeczy są zaskakujące, są dobrze prowadzone. I to już w zasadzie od całego rozpoczęcia tego wątku z tą klatką Fermata. No bo tak jak mówisz, ja sobie też nie przypominam, żeby to się pojawiło. Pojawiły się podchody do tego, bo tu jest wspominane, tak, że oni ukradli klucz z twierdzy Vadera razem z rycerzami Ren, że do czegoś ten klucz był, więc, ale w sumie nawet ten tom nam chyba nie mówi, do czego ten klucz był, a no mogłem to już gdzieś zapomnieć. Tak, także tutaj ten wątek jest całkiem niezły, no bo mamy kolejny artefakt, niczym właśnie z Doktor Afry, który może zagrozić naszym mrocznym lordom, ale też ta rozgrywka na linii właśnie Imperium i, nie wiem, syndykaty, a Szkarłatny Świt też mi się podoba, bo i dosyć ciekawa jest ta akcja z sierotami i chociaż niby to nie jest nic odkrywczego, bo Vader tutaj już, mam wrażenie, któryś raz z rzędu w komiksach rzuca coś w stylu, że poświęciłaś całe swoje życie, żeby mnie dopaść, a tak naprawdę nic dla mnie nie znaczysz, bo to chyba, nie wiem, w Target Vader wydaje mi się, że też podobny był wątek. No ale to robi wrażenie. No ogólnie tutaj właśnie te poszczególne historyjki są dobrze prowadzone, no i ja uważam, że też to spięcie wszystkiego ponownie z Wielką Republiką to jest super patent. Naprawdę, bardzo mi się to podobało, że trafiamy na stację. Tym bardziej, że to ma tutaj bardzo dużo sensu, no bo mamy w zasadzie na stacji dwie rzeczy, które są potrzebne, czyli ciemną stronę i bujne życie, nie? Czyli to akurat faktycznie wydaje się być taki ruch bardzo naturalny, żeby spróbować klatkę Fermata otworzyć, nie? No, mnie się też to akurat podoba wszystko, jak to jest prowadzone. Podobają mi się dialogi, bo tu kilka jest naprawdę bardzo fajnych, ale no to jest Charles Soule, tutaj nie ma lipy. Podoba mi się to, jak czuć, że tu się wszystko sypie. I tak naprawdę tak. My nie mamy, znaczy Kira niby mówi, że ja mam plan, ja wiem, jak to zrobić, ale no raczej zakładamy, że robi dobrą minę do złej gry, żeby nie stracić reszty ludzi, a tu się okazuje, że faktycznie jakiś tam plan ma, nie? Chociaż no...
nie jest wesoło, bo jest taki moment, gdzie ona próbuje aktywować, uaktywnić ostatnich ludzi, których gdzieś tam ma, i oni wszyscy mówią, nie, pas, już to już... Też już za dużo, nie? Już po wszystkim. No przecież pojawia się na chwilę Death Stick, ona mówi, nie, ja w to nie wchodzę, nie? I widzimy w końcówce, że ktoś jeszcze tam, z kimś jeszcze się łączy, i jak ta postać pojawia się w finale, to ja w pierwszej chwili mówię, wow, o co chodzi, nie? Wystawili taką postać przeciwko naszym lordom, ale no okazało się, zapomniałem o jednym ważnym szczególe i to też było, to miało sens, tak, i było fajne. Tak, tak. Zresztą a propos naszych mrocznych lordów, to ja ci powiem, że dawno tak przyjemnie mi się nie czytało Imperatora z Vaderem, bo mnie już trochę męczy to, że Palpatine coraz częściej, mam wrażenie, czy często ogólnie, jest pisany jako ten, który ciągle tego biednego Vadera wystawia na próbę. No to od zawsze, odkąd pamiętam. To jeszcze w starym kanonie. No ja wiem, no ale właśnie dlatego to jest trochę już męczące, nie? Że ile razy można wystawiać tego biednego Vadera na próbę, a tutaj to jest prowadzone trochę w inny sposób, nie? Bo mamy w zasadzie tego Imperatora, który no, musiał się ruszyć z tronu swojego i wziąć niejako sprawy we własne ręce. I to jest fajne, nie? Jak mamy ten sparring i dyskusję z Vaderem, później ich obecność na samej stacji, to jak to jest wszystko rozgrywane. To jest naprawdę coś ciekawego, bo mówię, dawno ja przynajmniej nie kojarzę Imperatora, który by tak bardzo bezpośrednio się zaangażował, a nie tylko przez jakieś tam pociąganie za sznurki. I to działało. To działało, bo tutaj naprawdę znów to, co mówisz, nie? Jednak Soul potrafi nie tylko pisać akcje, ale też potrafi pisać dialogi postaci, i to naprawdę było coś ciekawego. Nie spodziewałem się tego, jednak zakładałem, że to może pójść w kierunku takim, że znowu Palpatine po prostu będzie, wiesz, tylko zakulisowo próbował to wszystko rozegrać. Mm-hmm. Nie? No, to jest fajne. Wydaje mi się, że w Lordach Sithów, ale mogę się mylić, bo to jednak tak dawno temu czytaliśmy, że tam też on pokazał swoją twarz, tak, i że była, tak, był tak, taki tak, moment, tak, że oni walczyli razem, tak było, na pewno, z kimś, ale tak, to jest bardzo rzadko i to tu pada z kart komiksu. On mówi o tym, że bardzo rzadko sięga za miecz i bardzo rzadko uczestniczy w akcji. No i zapomniał, jakie to fajne. I tutaj po prostu się cieszy tym zabijaniem. Nie? Jeszcze do Vadera tam mówi, czemu się z nim bawisz, nie? To poniżej twojej godności. A Vader ciar, dobra. Tak. No, urocze to było, nie ma co. Tak, no to tu się zgadzam. Natomiast samo zakończenie tego wątku, ale nie mówię o finale komiksu, tylko o finale klatki, zamknięcia Sithów, Kiry, no wiesz, my wiemy, że to jest pomiędzy epizodem 5 a 6. Od początku wiemy, że to musi się... Jest, wszystko musi się wysypać. No, nie? Musi się wysypać. A tu jednak doprowadza nas Soul do momentu, że kurde, no, że tak sobie zadajesz pytanie, jak on to teraz wysypie, nie? I podobało ci się, jak to jest wysypane? Bo to tak jest... Znaczy, w pierwszej chwili mówię, kurde, no trochę takie... Widać, że coś musiał wymyślić, to wymyślił. Ale to ma... dużą obudowę, bez spoilerów chyba tu nie jestem w stanie powiedzieć tego, nie, co chcę powiedzieć. Ja rozumiem, o co ci chodzi, i ja myślę, że podsumujmy trochę bez spoilerów i wejdźmy w spoilery, bo trochę ta końcówka zasługuje na to. Tu jest właśnie trochę ten mój problem z tą szybkością, o której ja mówię, że ja jednak czułem, że to jest rozpisane na 5 zeszytów i że ta akcja czasami idzie skokowo, ale już nie na zasadzie, że właśnie każdy zeszyt to fragment historii, tylko że po prostu coś się bardzo szybko wydarza, bo musi. I dla mnie to było w porządku, dlatego że tak jak mówisz, to jest w sumie niby tutaj dosyć takie zaskakujące i no raczej niespodziewane, no bo już ja myślałem, że ci bohaterowie już zeszli z planszy i już tutaj ich nie zobaczymy, ale w sumie to jest pewne spuentowanie dosyć długiej historii i jako właśnie ta puenta to działa. No a poza tym, no ja przyznam się otwarcie, że mocno się uśmiechnąłem, jak na końcu jakby mamy pewien jeszcze dialog, ale to no, mówię, no właśnie, wejdziemy za chwilę, spoilerowo. Za chwilę o tym bardziej, ale to uważam, że Soul zrobił to naprawdę dobrze, bo musiał coś zrobić
wymyślił coś, co w pierwszej chwili wydaje się tak prościutkie, że no, ale obudował to, dołożył coś, dodał i uzasadnił, było to, miało to sens, nie? Także mi się ogólnie to ostatecznie podoba, bo sam chyba bym nie wymyślił fajniejszego zakończenia. Plus ten komiks ma jeszcze bardzo ładną puentę, zamknięcie, więc tak na koniec tej części, w której może o szczegółach nie mówimy, mnie się ten komiks ogólnie bardzo podobał. I ja jestem z całej tej trylogii zadowolony i to tak bardzo zadowolony. Jeszcze tego nie umiem rozpatrzeć pod kątem crossovera, ale po Szkarłatnych Rządach już nie mam oczekiwań. Pod tym kątem to akurat leży, pod kątem jakiegoś takiego silnego związania z seriami. No po Wojnie Łowców Nagród to słabo było. Ale, no, ale widzisz, no, sam ten tom, pomimo tego, że jeszcze nie czytaliśmy tych tomów, które teoretycznie w to wchodzą, bardzo ładnie się zawiązuje z innymi tomami. Nie na zasadzie takiej crossoverowej, że to są te same wydarzenia w różnych seriach, ale bardzo fajnie idzie równolegle z tymi seriami i mnie się całościowo ta trylogia bardzo podobała. Bardzo się cieszę, że wskrzesili Kirę, że mieli na to pomysł. Bardzo fajnie to zamknęli na koniec. Kira ma naprawdę ciekawe pożegnanie. No, kwestia wpasowania tego między czwarty a piąty epizod, gdzie mija tylko rok, to jest inna kwestia, ile to się tam już wydarzyło. Ale jestem na tak. Podobał mi się ten pomysł. Wiesz, ja jak próbowałem sobie wrócić do moich początkowych emocji, jak się dowiedziałem, że to będzie właśnie trylogia, no to ja byłem trochę na nie właśnie przez skalę i przez to, że to było wciśnięte w ten konkretny moment historii i że wiedzieliśmy, że to tak naprawdę do niczego nie może doprowadzić istotnego. No bo to, co już wracamy tutaj któryś raz w tej dyskusji, Kira była skazana na porażkę, my to wiedzieliśmy i ja jestem pozytywnie zaskoczony całościowo, że tutaj się udało to, co się udało zrobić w Łotrze 1. W tym sensie, że udało się po pierwsze wywołać emocje, po drugie stworzyć naprawdę fajne postacie i ciekawe historie. No i przede wszystkim utrzymać jakoś tam napięcie do samego końca, nie? Że no, pomimo i tego, że drugie życie Kirze, nie? Dokładnie ona, tak. Jednak po kasacji Star Wars Story, Gwiezdne Wojny Historie, no to już jej nie było, nie? Tak, tak. A tutaj ewidentnie był na to pomysł i to, mówię, całkiem dobry pomysł. Ja też uważam, że na przykład właśnie to, jak dobrze jest spuentowana ta historia, to też duży szacunek dla Soula, bo to jest niby kilka stron, ale to znów puentuje tak naprawdę bardzo długą drogę, którą widzieliśmy w tych komiksach i no mówię, ja jestem ogólnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, bo to był naprawdę kawał solidnej rozrywki. No i podbudował różne postaci też w tym uniwersum, pokazał je od nieco innej strony, wprowadził nam trochę tej Wielkiej Republiki znowu na karty tych komiksów, więc no, ja też oceniam całościowo bardzo pozytywnie i całą trylogię i przede wszystkim ten finał, a też nie ukrywam, że po środkowym tomie no, ja trochę miałem obawy, nie? Bo jednak ten środkowy tom był taki najbardziej zatomizowany i tam trochę można było mieć poczucie, że nie do końca jest na to pomysł, no ale jednak to były po prostu takie no, środkowy tom trylogii, rozkładanie klocków przed finałem. Dobra, jeśli chodzi o bardziej spoilerowe rzeczy, to po pierwsze, pojawienie się Afry w finale. Jak zobaczyłem, że ona ściągnęła sobie doktor Afrę, bo wszyscy inni jej odmówili, to w pierwszej chwili mówię, wow, po co? No, szczególnie, że chyba Vader do tej pory nie wiedział, że Afra żyje, chyba, że coś mi umknęło, że oni już mieli jakiś ze sobą... Nie, wydaje mi się, że w komiksach już się spotkali. Tak? Tak, no dobra. Tak mi się wydaje, ale, no, ale to też no, ale nie mam co pewności. Tu Afra miała zrobić? No ale dobra, to był mój problem, bo ja za chwilę sobie przypomniałem, jak tylko zobaczyłem tę postać, że ona jest pod wpływem Wiecznej Iskry cały czas, więc to tak naprawdę jest potężna postać w tym momencie i to było fajne. To mi się podobało. No i tak naprawdę ten komiks tę iskrę zabrał. Więc zresztą, czy ona na koniec nie wchodzi do... Wchodzi. Do to tego, jest taki motyw jak z Doktora Who, gdzie zabawkarz wchodzi w jakiś tam malutki przedmiot. Tak tutaj Wieczna Iskra wchodzi też w jakąś taką przypinkę tak naprawdę, więc no, w teorii może się jeszcze pojawić. Ja ci powiem, że ja trochę mam z tą Afrą, Wieczną Iskrą tutaj problem taki, że
to się właśnie znów dzieje bardzo szybko. Z jednej strony to wejście jest super, bo to jest takie wow. Mamy ten pojedynek na miecze, gdzie Iskra wykorzystuje ten miecz, który właśnie niweluje przewagę tych mieczy świetlnych, ale z drugiej strony to jest załatwione po prostu na trzech stronach, nie? Że mamy pojedynek i Afra, Iskra mówi, że no to teraz co z tym zrobicie, a Vader robi pchnięcie mocą i po sprawie, nie? I wieczna Iskra wypada. No ale wiesz, oni próbują koniec, ich zatrzymać, nie? Na ułamki sekund, nie? To tam już to właśnie wyciąga karty, które może, żeby chociaż na chwilę stanęli ci źli, ale tak, zgadzam się, aczkolwiek nie wiem, jak to będzie teraz zawsze rozwiązane, bo ja nie pamiętałem, że ona cały czas jest pod wpływem Iskry. Jakoś tak miałem w głowie, że to już zamknięty temat. No to skoro była w tej głównej serii, no to pewnie w tym tomie, który już wyszedł, pewnie też na początku jest, a potem nagle nie jest. No pewnie to z offu wytłumaczą albo pokażą nam po prostu jeszcze raz tę scenę z punktu widzenia Afry. To jest ciekawe, bo jeżeli chodzi o Afrę, no to przecież tutaj mamy dwie postacie, które były cały czas w ramach tego głównego wątku, no bo i Kofon Farus, i właśnie Afra, Wieczna Iskra, no one były w tej jednej wielkiej ekipie, nie? Więc teraz to, że nagle na samym początku tej historii Kofon Farus jest z archiwistką, a na końcu pojawia się Afra, no to w sumie to trochę nie wiem, jak oni chcą to poprowadzić jakby w samym tomie doktora Afry, no ale wierzę, że Alisa Wong tam sobie poradzi. To zwiastuje, nie? Że może on się będzie mocno łączył. Tak, tak. Że my będziemy mieli te wydarzenia teraz pokazane z ich punktów widzenia, z przerwami może, albo z pokazaniem tych samych scen inaczej, co ja też lubię, jak jest dobrze zrobione. Tak, nie, zresztą no mówię, no Alisa Wong do tej pory nas nie rozczarowała, więc ja uważam, że to będzie dobrze poprowadzone. No to powiedz teraz, jak ci się podobało, że rycerze Ren na końcu robią coś głupiego. No właśnie, bo to wygląda tak, że Kira próbuje zwerbować tych ostatnich ludzi, których jeszcze może. Najpierw Devstick jej odmawia, a potem ma dłuższą rozmowę z rycerzami Ren, którzy tutaj są przedstawieni jako trochę tacy debile. No. Tak, no i oni uciekli na początku. Ale w zasadzie po tym jak klatka Farmata ich prawie zabiła, no to oni właśnie rzucają papierami i idą w swoją stronę. To nie są zbyt ogarnięci bohaterowie. To są tacy bohaterowie, o których jakby ktoś napisał osobną serię, to mam wrażenie, że to jedynie komediowa mogła być. Ale dokładnie o tym pomyślałem, no, że oni się nadają tylko jako comic relief tak naprawdę. No, bo oni tutaj rzucają takie teksty i nie ich działania nie są zbyt inteligentne. No i oni w teorii odmawiają, ale tak do końca nie wiemy, bo tam jednak mówią trochę ma racji. No i na końcu się okazuje, że jednak oni stwierdzili, że przylecą, ale lecąc i widząc już, Vader i Imperator już są zamknięci w bańce, zaraz będą zamknięci w klatce, czyli Kirze się udało, wygrała, oni przegrają. Ale i tam mamy taki dialog, gdzie oni dochodzą do wniosku, że jednak nie mogą na to pozwolić, bo jeśli oni się uwolnią, a przecież się uwolnią, to wtedy rycerze Ren będą na celowniku już tak bardzo, więc jeśli oni teraz pomogą, to Imperator ich na pewno polubi i będzie im wdzięczny i już nie będą na celowniku, więc tak naprawdę to oni swoim kretyńskim monologiem i kretyńskimi przemyśleniami i strzelają i sprawiają, że cały plan Kiry nie powiódł się. I to tak się wydaje takie... Ale z drugiej strony, no mówię, no jak inaczej, plus tych rycerzy Ren mieliśmy już wcześniej i to jest jakoś tam podbudowane, plus oni byli już przedstawiani tutaj jako niezbyt lotni umysłowo, więc to też ma sens. I dodatkowo to ma to zakończenie, gdzie oni tam wbijają na dzielnie i mówią, ha, to my cię uratowaliśmy. No co Imperator puentuje bardzo szybko, nie? Tak, tak. Myślicie, że będę wam wdzięczny? Nie. I razi ich piorunami. Jestem ogólnie na tak, bo mówię, nie mam innego pomysłu, jak to zakończyć, doprowadzając do tego momentu, a opisał to fajnie, obudował fajnie, więc jestem na tak. No tak, no mówię, tu problem jest taki, że to naprawdę cały ten wątek z Afrą i z rycerzami Ren się dzieje bardzo szybko, ale ja też jestem ogólnie zadowolony. Proszę bardzo, nie? Ale przepraszam. Ale ten akurat mógł się zadziać. Znaczy, sam strzał, dobra, i ta ich decyzja to jest takie aż za szybkie, ale potem to, że to tak... potem ich zakończenie, to jak najbardziej. Nie, to jest no to zakończenie jest fantastyczne, nie? Właśnie to, co mówisz, nie? Że myśleliście, że robicie dobrze, no to żeście się pomylili, macie za swoje. Natomiast wiesz, to co mi się strasznie podoba, to ten taki podwójny epilog, bo no. Tutaj o tym też nie wspomnieliśmy, a to jest dosyć ważne, że Kirze cały czas towarzyszy Kadira. Czyli no,
ta dziedziczka syndykatów. I okazuje się, że tak naprawdę nawet już pogodzona z przegraną Kira, cały czas ona miała jakby plan polegający na tym, żeby to właśnie Kadila w razie czego podjęła jej drogę, ale też tak naprawdę, to, i to jest super patent, że Kira, jak sama mówi, daje jej wolność wyboru. Że daje jej z jednej strony środki, bo ona tam wspomina o tym, nie, że dała jej wiedzę, że właśnie ona była cały czas przy niej, żeby się nauczyć, jakie trudne decyzje no. trzeba podejmować. Daje jej zasoby, te, które jeszcze jakieś tam pozostały. No i mówi jej właśnie na końcu, że przede wszystkim daje jej wybór, że to, co ona z tym wszystkim, czego się dowiedziała i to, co dostanie od niej, co ona zrobi, to już jest jej decyzja, wybór, którego tak naprawdę ona jako Kira nie miała i to jest super patent i to też w sumie nam daje ciekawe możliwości, jeżeli chodzi o Kadilę w przyszłości, no, no bo ta postać jakby wiadomo, że nie schodzi w tym momencie pewnie z planszy. No i co ona tak naprawdę zrobi właśnie z tymi darami od Kiry, no to zobaczymy pewnie właśnie wręcz w kolejnych seriach. Nawet powinna bardziej teraz wyjść na scenę, bo to jednak jest budowane już od kilku lat, więc ja też jestem z tego zadowolony, bo Kira ogólnie to nie jest pozytywna postać. Ona tu jest tak pisana, że... No ona wprost mówi w którymś momencie, nie, no. że ta... działalność przestępcza po prostu popłaca, nie? No, ona nie chce przejąć rządów, ona chce po prostu obalić tę władzę Sithów, ale no ona ma tu swoich wyznawców w zasadzie, ludzi jej bardzo oddanych i w tym tomie, szczególnie w tym tomie, ona nimi rozgrywa jak pionkami przecież. Zestrzelili Vermiliona, zginęło pełno ludzi, wystrzelili kapsuły, wracamy po nich, ratujemy ich, przecież taje właśnie ich zestrzeliwują. Mhm. Nie, trudno, oni już swoją rolę wykonali, nie? Lecimy dalej, robimy coś następnego. Sieroty walczą z Vaderem? No, to no, samo. To samo, nie? Wracają do mnie, w sensie dokonali swojego i koniec, nie? Gdy próbuje te ostatnie pionki uruchomić, no to już ci ludzie sobie zdają sprawę, że to jest lepiej tędy nie iść, ale potem ma tą wielką przemowę do całej floty Szkarłatnego Świtu i ona tam mówi rzeczy, które tak naprawdę ona robi z nimi, nawet w tym momencie, że Imperium nami manipuluje, że jesteśmy dla nich tylko narzędziem, jesteśmy tylko pionkami, nie widzi nas jako nas, tylko jako przyrząd do dokonania celu, nie? Tak, tak. Nie cytuję dokładnie, ale mniej więcej coś takiego ona chce im przekazać, a tak naprawdę ona to robi przez cały czas, również w tym momencie, wysyłając ich na przegraną bitwę i gdy jej plan finalnie, ona już jest w raju, już tam podnosi ręce, wygraliśmy i ten jeden strzał rycerzy ręce, w sumie też jest fajne, że to tak nagle jednak jej wypadło z ręki to zwycięstwo. Gdy dochodzi do tego, to ona też się ulatnia po prostu. Ona ucieka stamtąd, a inni giną, nie? Także to nie jest absolutnie pozytywna postać. Ona ma swój cel, ale jest bezwzględna tak naprawdę w dążeniu do tego celu i w manipulacji innymi ludźmi wkoło niej, ale właśnie potem ten monolog, to nagranie, które zostawiła Kadili, jest mega fajne. Jak ona tam mówi, ty jesteś mną, ty jesteś taka jak ja, dokładnie taka sama, ale ja ci dam rzeczy, których ty nie miałaś i których ja nie miałam. Będziesz mogła tak naprawdę pójść tak jak chcesz, nie? Wybrać tę drogę, jaką chcesz. Daję ci coś, czego nie miałam, nie? I dałam ci wiele rzeczy, które miałam. Mega fajne zakończenie. No i właśnie dla mnie jeszcze te zupełnie ostatnie strony też są super, jak dowiadujemy się, kto tak naprawdę słuchał tego nagrania archiwistki, że to był Luke i Leia, co tak naprawdę było do przewidzenia, no ale nieważne. Na koniec oni ściągają kaptury, zresztą jest tu Leia Jedi. W szatach Jedi, w płaszczu Jedi, tak, tak. Czyli na początku jakiegoś swojego szkolenia, co też jest fajne. No i oni właśnie wtedy mają ten dialog, że Kira może i przegrała, może złą drogą szła, może wiele złych decyzji podjęła, ale tak naprawdę wygrała, no bo to dzięki niej nastąpiło to, dzięki niej nastąpiło to. Gdyby nie ona, to coś by się nie wydarzyło. I szkoda, że ona nie doczekała tego upadku Imperium i widzimy tę ostatnią stronę, która jest mega fajna, jak jest w jakiejś knajpie, w jakiejś kantynie. Widzimy na ekranie, jak upada pomnik Imperatora, wszyscy się cieszą, bitwa pod Endorem zakończyła się zwycięstwem i kamera najeżdża na postać samotnie siedzącą w rogu, w kapturze, no i widzimy, że jest to starsza Kira, która się nie cieszy,
która jest smutna, ale która nadal żyje i równie dobrze może dalej pisać swój trzeci rozdział swojej historii. Fantastycznie zakończona trylogia. Tak, ale to zakończenie jeszcze jest super z dwóch powodów, bo po pierwsze to, co mówi tutaj Leia, że być może gdyby ona właśnie chociażby wykorzystała swoje znajomości w rebelii, no bo przecież spotkały się panie, nie? No to być może by się to potoczyło inaczej i tutaj cały ten wątek samotności Kiry, ale takiej samotności trochę z wyboru, ładnie wybrzmiewa, no bo to jest coś właśnie, co się przewijało w tych komiksach. I podoba mi się, że to jest swoista puenta tego wszystkiego. No i właśnie ten ostatni kadr, to też jest ciekawe, nie? Bo ja mam wrażenie, że w większości tego rodzaju historii dostalibyśmy tutaj bohatera milcząco triumfującego, nie? Na zasadzie takiej, żebyśmy mieli tą Kirę uśmiechniętą, a to, że ona jest właśnie smutna, to moim zdaniem to jest takie gorzkie zakończenie, które tutaj podbija dla mnie ten finał, nie? Bo to pasuje naprawdę do tej postaci, nie? Która ma świadomość właśnie trochę tego też, o czym mówi i archiwistka, i Leia, nie? Że być może przez swoje decyzje, przez właśnie tą niechęć do zaufania innym, przez samotną ścieżkę, którą obrała, no to właśnie jest w takim punkcie, jakim jest. Samotna, tak naprawdę wyalienowana i nawet nie potrafiąca, nie mogąca w pełni się cieszyć z czegoś, co też po części uruchomiła jako tą pewną lawinę, która teraz no, zmiotła ostatecznie Imperatora. Tak jest. No i to w zasadzie chyba wszystko. Ja, tak jak powiedziałem, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Można mieć różne obiekcje o czas wprowadzania tego, czy tego nie jest za dużo, ile tego się tutaj wydarzyło, ale Soul naprawdę, po pierwsze, wymyślił coś fajnego, bo to jest ten okres, który był wyeksploatowany przez stary kanon, ale to raczej poszukiwanie Hana i tak dalej, a tutaj wymyślił fajną historię. Nie będę już się rozwijał, bo bez sensu się powtarzam. Bardzo mi się podobała ta trylogia. A poza tym wiesz, jeszcze to też jest fajne, że on tutaj wprowadził i trochę obudował różne postaci, które albo nam będą działały w przyszłości, albo były i były trochę niewykorzystane. No bo tu tak jak mówisz, no Kira to jest oczywiście standardowy przykład, ale nawet ci nieszczęśni rycerze Ren. No to przecież ja mam wrażenie, że to, że oni tutaj trochę są przedstawiani jako głupki i tak memicznie, to jest też pokłosie tego, jakim oni memem się stali w zasadzie po trylogii sequeli, nie? No bo przecież oni byli zapowiadani też jako jakaś właśnie taka potęga, nie? Wyglądają kozacko, te stroje, to wszystko, a później no oni właśnie też wypadali po prostu niczym głupki po prostu do rozpykania w Trymiga, więc to, że on wyciąga właśnie takie postacie i jednak daje im jakąś historię, daje im jakąś podbudowę, daje im trochę miejsca, to dla mnie też jest mimo wszystko jakiś pozytyw, nie? No i to, co mówimy, no Kadila i te różne inne postacie, które mogą nam się przewijać też w przyszłości, no to też jest duża zasługa Soula i tak naprawdę no, całej tej grupy twórców, którzy pracowali nad tym eventem, więc no, ja z optymizmem patrzę w przyszłość, chociaż nie wiem, czy powinienem, bo na horyzoncie już Dark Droid, czyli kolejny event, który już nie jest z tego, co kojarzę, aż tak dobrze oceniany, więc no zobaczymy, co tam przyszłość. Ale na horyzoncie też zamknięcie tego okresu, więc byle się już teraz doczłapać pewnie. Jeżeli byście planowali czytać, to tak naprawdę wystarczą te trzy tomy. Wojna Łowców Nagród, to na pewno. Szkarłatne Rządy i Ukryte Imperium. Nie musicie czytać tej obudowy. Ona dodaje czasami coś fajnego nawet, a czasami coś złego, ale te trzy tomy jak najbardziej wystarczą, żeby poznać pełną, całą opowieść. Dokładnie. Nic już nie dodam. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dzięki Ci bardzo, Mando. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. You finished? Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!